W 2008 roku próbowano już nas zlikwidować i powiem szczerze, nawet bez uzasadnienia. Pod koniec tamtego roku zwróciłem się do komendanta głównego, zresztą z pomocą pani poseł Wielichowskiej i posła Szulca, żeby przywrócić do koncepcji Kłodzko. Kłodzko zostało do koncepcji przywrócone, właśnie do planów działania oddziału jako na południu, jako jednego z oddziałów na południu. I po powołaniu komisji przez komendanta głównego zostało wyznaczono jako oddział na granicy z Czechami. No niestety okazuje się, że zmieniły się koncepcje i oddział zostaje przeznaczony dzisiaj do likwidacji. Czy ta decyzja ma już charakter ostateczny, czy jeszcze można zrobić coś, argumentując oczywiście, żeby decyzję zatrzymać? Dzisiaj decyzja nie jest podpisana, chociaż miała być podpisana z początkiem marca. I czekamy na to, że nowy minister rozważy ponownie, że tak powiem, rozmieszczenie oddziałów na południu, bo moim zdaniem oddział w Kłodzku powinien zostać. Tak naprawdę nikt nie przedstawia nam powodu likwidacji tego oddziału. Mówi się tylko o tym, że ma zostać jeden oddział na południu. Minister Stachańczyk mówi między innymi o tym, że standardem jest, że jeden oddział obsługuje 10-11 placówek. Nie znam takiego standardu, chociaż na wschodzie tak rzeczywiście w poszczególnych województwach to wypada. Nie bierze się pod uwagę na przykład obszaru, na którym zarządza dany oddział Straży Granicznej. Tak jak w naszym przypadku zarządzalibyśmy zgodnie z poprzednim planem województwami dolnośląskim, opolskim i śląskim prawie całym, do styku granicy czesko-słowackiej. Czy jest jakaś szansa na to, że decyzja ministra jeszcze zostanie zmieniona? Powiem kolokwialnie na początku, szansa jest zawsze, tym bardziej, że rozporządzenie, które podpisuje niestety jednoosobowo minister spraw wewnętrznych, nie zostało podpisane. Na stronach ministerstwa jest umieszczony projekt rozporządzenia z uzasadnieniem. Dla mnie osobiście kuriozalnym, podważam ten opis tego uzasadnienia w każdym momencie, natomiast na zadane pytania, a pojawia się już ich w setkach można liczyć, bo i odbyły się od listopada dwie komisje spraw wewnętrznych. Ja nie jestem jej członkiem, ale brałam udział, żeby bronić Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Odbyło się pytanie w sprawach bieżących na posiedzeniu Sejmu. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu z kolei informacja bieżąca, gdzie kilkudziesięciu posłów od lewa do prawa, co nigdy się chyba nie zdarzyło, przynajmniej ja będąc w Sejmie 5 lat, dosłownie storpedowali decyzje, planowane decyzje, bo one są dalej planowane, wiceministra Stachańczyka. W tym tygodniu chcemy odbyć wizytę u nowego ministra, bo przecież minister Cichocki odszedł do kancelarii prezesa Rady Ministrów, natomiast nowy minister, z którym jeszcze nie rozmawiałam, który nie uczestniczył w tych wszystkich naszych spotkaniach, rozmowach, pytaniach, odpowiedziach na liczne interpelacje i zapytania, no chcę jemu przedstawić cały segregator na zbieranego materiału i być może w końcu doczekamy się odpowiedzi na zadane pytania, bo do tej pory na żadne pytanie, moim skromnym zdaniem, ja ani inni parlamentarzyści odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Po pierwsze, jak w uzasadnieniu projektu rozporządzenia można pisać, że mniejszy skutek społeczny będzie wywołany, jeżeli w Raciborzu otworzymy oddział Straży Granicznej? To ja pytam pana ministra, czy wie, ile jest procent bezrobocia w Raciborzu? Otóż w powiecie raciborskim jest 8% bezrobocia, a u nas w powiecie kłodzkim 26-27, różne są te liczby, ale jakże jest to wielka różnica, jak diametralna różnica. Zarówno mundurowi, jak i cywilni pracownicy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej obawiają się tego, że nie znajdą zatrudnienia. Przyznam się, że jestem członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i mam informację dosłownie sprzed kilku dni, że bezrobocie w powiecie kłodzkim sięga 29%. Takiego miejsca w kraju prawie nie ma drugiego i dla mnie jest to bardzo przykre. Chętnie bym zaprosił tutaj pana premiera Tuska, żeby z tym ludziom wytłumaczył i przekazał właśnie to, że taki oddział jak w Kłodzku się likwiduje. Oddział zatrudnia na dzień dzisiejszy tutaj w Kłodzku 150 pracowników cywilnych i ponad prawie 200 funkcjonariuszy, bo część odchodzi niestety z uprawnieniami na wcześniejsze emerytury, zmienia dzisiaj jednostki. Ja powiem tak, niektórzy nawet psychicznie już nie wytrzymują tego, że tak powiem, tej presji i oczekiwania, co się będzie dalej działo. W ostatnich 5 latach
tutaj w samym Kłodzku to jest 17 dokładnie milionów. W takim samym momencie jak my znajduje się też Nowy Sącz, tam było 40 milionów inwestycji i tam również ten oddział jest poddany, ma zostać poddany restrukturyzacji kosztem oczywiście Raciborza. Więc inwestycje były toczone po to, bo 3 lata temu zapadła decyzja, nad którą pracował również obecny minister Stachańczyk, że tu będzie wiodący oddział na południu Polski. 17 milionów wyrzucone w błoto. Ja pytam też ministra w wielu wystąpieniach, tych sejmowych i interpelacjach, czy wzięto pod uwagę analizę tego, że my wewnętrznie możemy tutaj się zrestrukturyzować. Czyli Straż Graniczna w swoich budynkach, na swoim obszarze może pomieścić policję, inspekcję transportu drogowego, urząd celny. Byłaby to wtedy świetnie skoordynowana inspekcja w ogóle służb mundurowych, nie wiem czy nie jedyna w Polsce. Nikt nie odpowiedział do dzisiaj na żadne z moich pytań. Jeszcze jedno podnoszę w swoich wystąpieniach. 3 lata temu zapadła decyzja, że na jednej granicy funkcjonować będzie jeden oddział. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Więc dlaczego teraz od tej koncepcji się odchodzi? I jeden oddział ma zajmować się, bo trzeba przypomnieć, że nasz sudecki oddział miałby zostać wchłonięty przez Krosno-Odrzańskie na zachodzie. Czyli jeden oddział miałby się zajmować granicą z Niemcami oraz częścią Czech. Natomiast Racibórz miałby się zajmować częścią Czech i Słowacji. No jest to kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Nie rozumiem tego i naprawdę chciałabym, żeby ktoś mnie przekonał, bo... No cóż, tylko krowa nie zmienia zdania na rowie. Ale nikt nie jest w stanie przekonać mnie do tych argumentów, które podaje w tej chwili Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.